Siemano wszystkim, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z oczywiście holu zakupowego, czyli będę wam pokazywał rzeczy, które w ostatnim czasie sobie kupiłem, takie jak ubrania lub akcesoria typu, nie wiem, jakieś czapki z daszkiem lub cokolwiek podobnego do tych z akcesorii. I co, oczywiście na początku chciałem wam powiedzieć, żebyście oczywiście zostawili łapeczkę w górę, ponieważ to jest motywacja dla mnie, aby nagrywać dalej dla was filmy, i żebyście zostawili oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale. I jeżeli ktoś się znajdzie na liście subskrybentów u mnie na YouTube Studio, to w następnym filmie oczywiście wkleję go do odcinka i będzie się tutaj pokazywał jako subskrybent najnowszy po prostu. Także co, ja już bez zbędnego gadania przechodzę do pokazywania wam wszystkich moich rzeczy, które ostatnio sobie kupiłem. A więc pierwszą rzeczą są oczywiście shorty jeansowe, ponieważ no, nie mogłem sobie odpuścić, musiałem je kupić. Takie jeansowe shorty z marki Tommy Hilfiger. Jak widzicie, tutaj oczywiście jest nawet ta flaga taka popularna. Tu jest z tyłu też napisane Tommy Hilfiger. Tu macie oczywiście metkę, żeby nie było. I powiem wam, że to jest rozmiar chyba M, z tego co ja kojarzę. Chyba tak. Zaraz to sprawdzę. Albo L-ka nawet. Nie, ja już nie pamiętam, widzowie, powiem wam. To jest rozmiar 32. Ja za bardzo, wiecie, ja tak nie ten. Nie znam się na tych rozmiarach 32 i tak dalej, ja po prostu wolę, jak ktoś mówi, albo jest napisane ML, ale chyba z tego co kojarzę, to jest MK albo LK. No takie ML jest bardzo dobre, ogólnie materiał jest mega spoko, jeżeli chodzi o takie dżinsy. Dwie kieszonki co, no z tyłu, dwie kieszonki oczywiście z przodu, ja już w nich chodziłem, są mega, ale to mega zarąbiste i ich cena to 220 zł. Następną rzeczą, którą mam wam do pokazania jest, uwaga, uwaga, tam, kosmetyczka Tommy Hilfiger. Kupiłem sobie ją ostatnio po wypłacie z pracy i co? I kupiłem sobie ją ostatnio na Zalando. Była przeceniona, co prawda, nie wiem już z ilu, ale kosztowała 195 zł na przecenie. Więc no jest bardzo spoko, jest ona z takiej skóry ekologicznej chyba. Pachnie no, nowością oczywiście. Tu macie też taką flagę tego Tommy'ego, tam macie oczywiście napis Tommy Hilfiger. Przepraszam bardzo. Tu macie oczywiście taką rączkę, że możecie sobie o tak, wiecie, złapać. Sobie tak pochuśtać ją. Co macie jeszcze? Oczywiście macie kieszonkę, którą się otwiera, proszę bardzo. W środku nie ma nic. W środku jest bardzo dużo miejsca i tutaj jak macie to zielone takie, to tutaj jest kolejna kieszonka, którą się otwiera i możecie sobie tam włożyć, no nie wiem, no co tylko będziecie chcieli po prostu, no wiecie, kosmetyczka jest do tego, że jedziecie gdzieś na nie wiem, jakiś wyjazd czy gdzieś za granicę i na przykład ja na przykład nie lubię swoich powiedzmy kremów do twarzy, bo używam na trądzik i na nawilżenie po prostu twarzy już od bardzo długiego czasu. No po prostu nienawidzę kremów pakować do torby podróżnej, do tej takiej, wiecie, wielkiej. No bo to jednak, wiecie, ta torba się też nagrzeje, na przykład w słońcu, tak? Te kremy później też się nagrzewają przez tą torbę. Poza tym musicie szukać po tej torbie wszędzie, nawet jeżeli wiecie, gdzie to, gdzie te kremy są w tej torbie, to musicie szukać pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami w ogóle, więc to najlepiej sobie kupić taką kosmetyczkę. Z tego co widzę, to bardzo dużo mężczyzn teraz sobie kupuje takie kosmetyczki. Także 195 zł na Zalando. Nie wiem, czy jeszcze jest przeceniona, ale możecie sobie sprawdzić. Tam macie w sumie różną, bo jeszcze była większa od tej, ale to na spokojnie możecie sobie sprawdzić. Jeżeli będziecie wiedzieli, że kosmetyczka jest za 195 zł, to jest ta. A jeżeli nie, to znaczy, że ona już nie ma tej przeceny i po prostu jest za normalną cenę, tam chyba za 200 parę złotych widziałem nawet kosmetyczkę za 500 zł, więc no. Ale aż taki głupi nie jestem, żeby kosmetyczkę za 500 zł kupować, bez przesady, spokojnie. Więc no mówię, no po prostu była okazja, to sobie po prostu no, kupiłem, tak?
Dobra, moi drodzy, następną rzeczą jest, już wam pokazuję, bo to mam zawieszone na, wiecie, na kurdy, na oczywiście moim krzesełku tutaj w salonie. Następną rzeczą jest trochę wygnieciona, ale koszula Tommy Jeans, proszę Państwa, proszę bardzo. To jest rozmiar M, nie, przepraszam, L. Kupiona oczywiście też na Zalando. Też chyba podejrzę na przecenie. Tommy Jeans, jak widzicie, tutaj jeszcze macie nawet metkę, także możecie sobie sprawdzić, żeby nie było. O, przepraszam bardzo. I co, no koszula jest w kolorze czarnym, oczywiście z tyłu nie ma nic specjalnego, tylko jest taki jakby tutaj, nie wiem jak to się nazywa pochowo, ale takie coś do zawieszania chyba jej. No to macie oczywiście znaczek Tomiego, standardzik. No i co, no i koszula jest czarna. Ja ogólnie też wam pokazywałem, że ja mam granatową koszulę kiedyś. Kupiłem sobie ją tam specjalnie na jakąś 18 czy na coś. Ale później no zrobiłem się szeroki tutaj w barach, bicepsy też zrobiły się no wielkie i po prostu no trochę jest na mnie za ciasna, ale wiecie, szkoda mi było jej sprzedać i jej nie sprzedałem jednak, więc no po prostu jeżeli nie wiem, może trochę schudnę, rzucę kilogramów, aczkolwiek nie ma chyba z czego, jak to wszyscy mi mówią, no ale po prostu no zobaczymy, no albo ją po prostu sprzedam. Jak sobie w końcu uświadomię, że no jednak już w nią raczej się nie zmieszczę chyba i po prostu sprzedam i po prostu muszę sprzedać i kupić, wiecie, taką samą, tylko że rozmiar wyższy, bo tamta to jest M-ka, a też zrobiłem błąd, bo kupiłem właśnie tamtą M-kę zamiast L-ki. Wiecie o co chodzi, no bo już wam tak pogmatwałem wszystko, że pewnie się sami zapieprzyliście w akcji. Ale wiadomo o co chodzi. Po prostu zły rozmiar dobrałem w tamtej koszuli, a w tej czarnej już jest dobry, bo jest L-ka i jest na mnie bardzo, ale to bardzo dobra. A tamta jest po prostu na mnie za ciasna trochę, no bo M no to nie jest zbytnio mój rozmiar. No chyba, że to zależy od marki, więc no w sumie jak wszystko, no zależy od marki, także po prostu wiecie o co chodzi. Także ona kosztowała 134 zł również na przecenie. I przepraszam, że było takie przejście, ale musiałem po prostu zobaczyć w telefonie, w notatniku, ile kosztowała, ponieważ tam mam wszystko zapisane, a już nie pamiętam, bo no już dosyć dawno, wam szczerze powiem, te ciuchy były kupowane i po prostu już mi się zapomniało z lekka. No dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Moi drodzy, kolejną rzeczą również jest to rzecz z Tommy'ego jeansa, kupiona w sumie już z miesiąc temu, czyli w sierpniu, ponieważ były takie prognozy pogody, na jakie były i w ogóle jest teraz sytuacja, jaka jest. Ja wam też oczywiście wkleję link do zbiórki na się pomaga, żebyście pomagali w walce z powodziami w naszej Polsce kochanej, bo po prostu no już z tego co widziałem, to jest tam chyba nie wiem ile, ale chyba z 5 milionów zebrane na tym się pomaga, ale ja wam wkleję link do zbiórki oczywiście, żebyście chociaż no symboliczną złotówkę wpłacili albo 2 złote, ponieważ no zawsze coś możecie pomóc i się dołożyć, a nie musi to być wiadomo jakaś ogromna kwota, tak, ale zawsze coś pomożecie i przynajmniej wiecie, że po prostu macie takie, wiecie, poczucie gdzieś w środku, że pomogliście i wsparliście naszych Polaków, tak? Więc po prostu ja wam wkleję ten link do zbiórki. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie wpłacić, to sobie wpłaci. Także co? Ja już się zagadałem o tej zbiórce teraz, ale miałem wam dokończyć właśnie tutaj o kurtce. No, że prognozy były jakie były i są nadal jakie są. Co prawda dzisiaj widzę, że jest słońce i wow, jest 20 tam parę stopni na dworze. Już wczoraj nawet było ciepło, jak byłem też na zewnątrz. Ale no dzisiaj jeszcze nie byłem, wam powiem szczerze, na dworze, ale z tego co otworzyłem okno, to no daje takim wiecie, takim niby ciepłem, niby trochę zimnem, ale jednak no czuć takie ciepło, a nie już taki mróz, jak był przez ostatnie dni, że wiecie, wiało i w ogóle. No i z tej okazji miesiąc temu stwierdziłem,
że jak usłyszałem te prognozy pogody, takie wiecie już tam, no pod koniec tego sierpnia, na początek września w sumie też, no to sobie kupię kurtkę. Także dzisiaj wszystko z Tomiego. Słuchajcie, to jest kurtka z Tomiego Jeansa. Generalnie. Tu macie również tą flagę i napis. Ja też tu metki chyba nie odcinałem. Nie, nie odcinałem metki. Ja wam pokażę również tutaj. O. Kurde no, co tu jest nie tak? Dobra, nieważne, ciur to. O, teraz wam się pokazało. Tommy Jeans, nie? I tutaj oczywiście macie tą meteczkę, żeby nie było. No, ale nie chcę wam się ona pokazać. O, proszę. Metka nie chce do kamery się pokazywać, no ale trudno. Rozmiar L, oczywiście kurtki. Bardzo ona jest fajna, ponieważ ona jest granatowa. Tu ma granatowe takie takie pierdzielniki, wiecie o co chodzi. Bo już mi wszystko naprawdę wypada z głowy. Tu również jest taka w kolorze czerwonym jest kaptur, także no czerwono-granatowa jest. I co jeszcze wam mogę powiedzieć? Ona jest ogólnie z takiego śliskiego materiału, ponieważ to jest kurtka bardziej taka, wiecie, na jesień, wiosnę, coś w tym design, nie? Tu macie oczywiście jeszcze te ściągacze do kaptura na standardowo, wiadomo. I ona jest oczywiście zapinana na zamek, nie? Także tu macie zamek, ona jest zapinana, ona ma dwie kieszenie oczywiście z przodu. I z tyłu, i nie ma tutaj żadnej tej. Tu coś jeszcze ma w ogóle, ale nie wiem do czego to jest. Czy to jest zachowanie kaptura? Nie wiem do czego to jest, moi drodzy, ale coś tutaj tam. Albo to jest coś, cholera wie do czego to jest, ale dobra, tym się akurat nie zajmujmy. Kurtka kosztowała tam chyba 350 zł, zaraz sprawdzę na telefonie jeszcze oczywiście, także będzie cięcie. Zaraz sprawdzę, ale chyba 350 zł z tego co mi się kojarzy. No i co, no i ogólnie ona jest, mówię tak, na jesień, wiosnę bardziej. No tak jak były teraz te chłodne dni, tak jej padało, no to można było sobie ją założyć, ale ja oczywiście sobie nie zakładałem, bo wiedziałem, że ta pogoda się trochę poprawi, więc ja po prostu czekam na taką, wiecie, typową jesień albo na taką typową wiosnę, gdzie kurde, no jednak te liście pospadają z tych drzew i po prostu, no i po prostu wiecie, będzie taka pogoda, no, że będzie trochę zimniej, no i że wtedy będę mógł sobie w niej wyjść, nie, z domu. Także ja sprawdzam cenę i wam przychodzę powiedzieć jeszcze i potwierdzić. Moi drodzy, przychodzę z potwierdzeniem, że kurtka kosztowała 350 zł, czyli tak jak dokładnie wam mówiłem, czyli nie pomyliłem się tym razem, na szczęście. Także co, no to by było wszystko z tych rzeczy. Same rzeczy oczywiście od Tomiego dzisiaj były, albo Tommy Hilfiger, albo Tommy Jeans, ale to jest to samo oczywiście, tylko po prostu no inne nazwy mają, tak samo jak na przykład jest Boss, to jest na przykład Boss Hugo Boss, albo jest Boss Green, Boss chyba Red, no mają jakieś tam swoje, wiecie, takie trochę porąbane te różne takie jakieś tam, wiecie, mareczki, takie różne inne nazwy, pomimo że to jest ta sama marka, to mają inne jakieś tam, wiecie, oddziały tych ciuchów, czy nie wiem nawet jak to się nazywa fachowo, ale mniejsza z tym. Ja bym chciał wam oczywiście podziękować za obejrzenie tego odcinka, jeżeli dotrwaliście do końca. Oczywiście pamiętajcie o tej łapeczce w górę, żeby zostawić, ponieważ tak jak powiedziałem, to mnie motywuje do nagrywania tych filmów dla was. I żebyście oczywiście zostawili tą subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ będziecie nie dosyć, że dostawili powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale, to będziecie mogli oczywiście wystąpić, że tak powiem, w kolejnym odcinku na moim kanale. I będziecie się po prostu wyświetlali jako nowy subskrybent. Także co, ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie filmu, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych. Elo!